Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film to jest praktycznie to, co tutaj powiem. Jest to wstęp do kolejnego filmu o niebocentryzmie, który jest wyjaśnieniem. Jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego jesteśmy okłamywani. To było zadane już 2 lata temu, to pytanie, i w tym filmie dałem odpowiedź. Ale co chcę tutaj powiedzieć tytułem wstępu? Tytułem wstępu chcę nawiązać do takiego określenia, które często używam: pałac Boga. Skąd się to w ogóle wzięło? Pojęcie pałacu Boga, jeżeli w Starym Testamencie mówi się o tym pałacu niebiosa niebios. To tak przy okazji tego filmu to powiem. Skąd się to wzięło? To jest określenie, o którym się dowiedziałem w zeszłym roku, kiedy byłem nad morzem. Jeden znajomy dał mi mitologię litewską i tam było szereg fragmentów dotyczących niebocentryzmu w pojęciu litewskim. Ponieważ to było przetłumaczone na język polski z roku 1839, a więc no, takim archaicznym trochę językiem polskim, nie takim jak dzisiaj nowoczesny, zostało to napisane, to było dość grube. No i właśnie stąd jest to określenie pałac Boga, ponieważ tam było się wręcz napisane, że w niebie ma swój pałac. A więc wiadomo, jeżeli pałac, to ma jakieś wymiary, nie? A więc to jest od to, wysokość i tak dalej, czyli jakieś fundamenty i tak dalej. A więc coś takiego po prostu w tej mitologii było i ten akurat to określenie akurat używam, że pałac Boga, niebiosa niebios. Praktycznie to jest właśnie ta kula o średnicy 6000 km, gdzie pierwszą tą krawędź tej kuli znajduje się ona 3000 km nad naszymi głowami. A więc ten kulisty pałac Boga to właśnie, to się stąd wzięło, właśnie z mitologii. To określenie z mitologii, takie określenie, porównanie z mitologii litewskiej. No, to jest tak na marginesie, tutaj też warto powiedzieć właśnie w takim wstępie. Ale co jeszcze powiem o kwestii historii, no bo ten film jest siłą rzeczy kolejnym filmem historycznym. To jest, jak już powiedziałem, jest pewne wyjaśnienie. I tutaj, szczególnie na blogu i w komentarzach, no wszyscy się za bardzo z tym Bogiem w środku kuli nie za bardzo zgodzili. No, nie chcieli się za bardzo godzić. Oni jednak twierdzili, że to go tam nie ma, albo no im nie pasował z jakichś tam względów. Im nie pasował, po prostu oni nie mogli się z tym pogodzić. No i koniec. No i dobra, niech oni się tam nie godzą z tym. Nie ma znaczenia. Ale jeszcze była jedna kwestia, bardzo taka ciekawa i można powiedzieć, to jest taka kwestia socjologiczna. Zwróćmy uwagę. W kwestii historycznej tutaj, tych trzech filmów, żaden demonista, czy tam powiedzmy satanista, nie, czy jakiś zawodowy kłamca, nikt nie próbował dyskutować. Oni nie próbowali, ponieważ z artefaktami no, trudno dyskutować, albo się nie dyskutuje tak samo z faktami. Czy się z faktami dyskutuje? Nie, z faktami się nie dyskutuje. A więc nie dyskutowali. Natomiast kiedy to już było wyjaśnienie, no to już ruszyli do szturmu. O, ponad setka komentarzy i tak dalej pod tym filmem na tego. I już tutaj próbowali szczęścia. Najlepiej jakby powiedzieli, że Bóg w ogóle nie może mówić. O! A, jest bardzo ważne. To tak mniej więcej ogólny wynik. No, Bóg specjalnie nie powiedział parze ludzkiej, że mieszkamy w środku ziemi. On im tego nie powiedział. No, czyli niemowa. Oczywiście mało tego jeszcze. Zarzut niemowy. Zarzut oszustwa. No bo jak to? Nie powiedziałem prawdy, gdzie oni mieszkają, nie? A więc, no, jest tutaj jakaś trampolina, żeby powiedzieć, że tam rzeczywiście w tych niebiach, w niebie, to tam diabeł jeszcze może mieszka. Ale to już o takie, powiedzmy, tam kombinacje, no nie wiedzieli, że sobie poradzić z takim wyjaśnieniem, to musieli coś wymyśleć na szybkiego. No, a więc nawet podpierali się Starym Testamentem, przynajmniej próbowali, ale oczywiście, jak wiecie, z Księgi Rodzaju wyciągnięto pewne karty, pewne rzeczy tam zafałszowano i tak dalej, ale to, co zostało, i tak idzie się połapać, że żyjemy w środku kuli, a w ogóle z Księgi Rodzaju to można w ogóle
wyczyniłeś taki wniosek, że oficjalna astronomia to jedna wielka lipa i satanizm. O, nie ma się co dziwić. No, wcześniejsze filmy właśnie o tym mówiły. Bo jeszcze do tego tutaj smaczku też trzeba dorzucić tego satanizmu, trzeba dorzucić płaską ziemię, no bo oni wszyscy grają w jednej drużynie. A więc jest to taki właśnie niuans, ale generalnie co chcę powiedzieć, że raz, że tego, ten Bóg im tam nie pasował w środku kuli, to wyjaśnienie też nie pasowało, no, szczególnie tutaj się dyskutowali, ale dlaczego nie dyskutowali w kwestii historycznej, ale na tym wyjaśnieniu akurat tutaj dyskutowali? To jest bardzo ważne. Dlaczego to w historii nie dyskutowali? Ponieważ jest to efekt socjotechniczny, propagandy światowej. Wiecie, jaka jest generalna zasada? Kto ma władzę nad historią, ten ma władzę nad teraźniejszością. A więc bardzo ważna kwestia. Czyli kto ma władzę nad historią, czyli tak ją przedstawi jak chce, to ma władzę nad teraźniejszością. Mało tego, jeszcze trzeba społeczeństwo ludzkie wychować w ten sposób od małego, w ten sposób, żeby oni nie lubili historii, żeby się liczyło to, co tutaj trochę do tyłu i tak, żeby za bardzo tam nie wnikali, co było kiedyś, ponieważ historia zdradza wiele rzeczy. A więc najlepiej, jakby się w ogóle ludzie nie interesowali historią. To jest gwóźdź. A więc dlatego nie dyskutowali, nie robili szumu, żeby te kwestie historyczne jakby pozbyć się, jak wsza. Przeczekać, zrobi następne filmy, podyskutujemy. I to my tam się, powiedzmy, będziemy produkować. Taka taktyka demonistów. Agentury diabła. A więc dlatego ludzie nie lubią historii. Ale niestety to właśnie ta historia zdradziła, że Układ Słoneczny, czy ten układ, nie układ, powiedzmy, cały ten system galaktyczny, tak to można nazwać, to jest jedna wielka lipa. Historia to zdradza, ponieważ jak będziemy mieli w tym filmie, jak i w poprzednich, żeśmy też się dowiedzieli, że mandala pokazuje, że Bóg jest w środku, obojętnie w jakich religiach to nie było, na całym świecie, tak samo jak potop, oni o tym doskonale wiedzieli, ponieważ to zostało przekazane przez Boga. No i właśnie stąd to przekazanie nie pasowało, że jak to Bóg mógł coś przekazać. A najlepiej jeszcze, co niektórzy też tu próbowali szczęścia swojego czasu, powiedzieć, że no, my nie wiemy, co jest na zewnątrz. No tak, oczywiście, no, Bóg, oczywiście On nie wie, co jest na zewnątrz, czyli On jakby swojego ducha nie miał, swojej mocy. A więc widzimy, tu koncepcja tego Boga za bardzo nie pasuje wielu ludziom. Oczywiście ateistom tak samo nie pasuje, satanistom tym bardziej nie pasuje. A więc co tu mamy ciekawego w tym układzie? I najciekawsze jest to, że ludzie, nie znając historii albo specjalnie ich wychowując, nie mają podstaw do jakichś właściwych wyjaśnień, ponieważ no, wielu ludzi się zastanawia, dlaczego jest tak źle i tak dalej. No i tak już powiedziałem na wstępie, dlaczego jesteśmy okłamywani i tak dalej, ponieważ istnieje diabeł. No i teraz, co niektórzy mi tu pisali, a ty to ciągle gadasz o tym diable. No dobra, w porządku. To zadałem pytanie na swoim blogu. No to proszę przedstawić historię dziejów bezdiabłową. Wyjaśnienie historii dziejów bezdiabłowe. No i dobra. No do dzisiaj nie mam odpowiedzi. No już jakoś z tego, no to dobra, niektórzy się już z tym diabłem pogodzili. No i, ale wleźli na przykład w płaską ziemię. No, płaskoziemcy tutaj też odwalili niezły sabotaż, chociaż wykonują pewną też dobrą robotę, taką techniczną, ale to już będzie wykorzystywane w odpowiednich filmach. Także, co tutaj możemy z tego wstępu jakby wynieść? Czyli społeczeństwo uczy się, żeby nie lubiły historii, ponieważ historia zdradza niemocentryzm. O, bardzo ważne. Pałac Boga, czyli to określenie, pochodzi z mitologii litewskiej, która została w 1839 przetłumaczona na język polski. I dlaczego historia jest tak niechętna, nieznana albo fałszowana ciągle?
To jest zasada, kto ma władzę nad historią, ma władzę nad teraźniejszością. A więc widzimy, że jak ważna jest kwestia historii w kwestii władzy. Wtedy się ludzie na przykład nie wiedzą, kim są, jakie mieli starożytne koneksje, jak to wszystko wyglądało, to oni nie wiedzą, co ma być do przodu. I oni są na łasce rządzących, czyli satanistów. A więc to jest wszystko związane właśnie z kwestią władzy. I niebocentryzm jest też związany z kwestią władzy, bo pokazuje, w jaki sposób ta władza nadrzędna, właściciel ziemi, tej właściciel tej kuli, przystąpi do rozwiązania ostatecznego. Ale to jeszcze jest jedna kwestia. To, że przystąpi, a więc no, mamy taką postawę jakby bierną. No to czekamy, pożyjemy, to zobaczymy, nie? No niektórzy tak mogą powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy. No nawet niektórzy piszą. Słuchajcie, jeszcze jest coś, co możemy zrobić w tej chwili. A więc możemy z nim rozmawiać. Właśnie z tym najwyższym. Słuchajcie, przyszedł jest raptem. Mało tego, wszędzie, a przede wszystkim mieszka raptem 3000 kilometrów. To co nie czyta naszych myśli. Możemy się do niego zwrócić. No i teraz pytanie jak? Religianci powiedzą, no tak jak w Nowym Testamencie. Inni tak zwani poszukiwacze prawdy powiedzą, no tak jak tutaj tego i oni tutaj zajmują się. Na przykład ja miałem w swoim tutaj ostatnich paru latach dwóch takich kluczowych strażników, dezinformatorów. Jeden zanurza, a drugi nawrócił się na płaską ziemię. No, a więc tego typu ludzie też w internecie, oni po prostu lansują coś. Ale co nie lansują? Oni tam właśnie takich rzeczy, co to znaczy modlitwa, jakiś kontakt właśnie z Bogiem, z tym, który mieszka w kuli. I to może każdy człowiek to na ziemi zrobić. No, ale dlaczego właśnie modlą się? Tylko pytanie, do kogo się modlą? No właśnie, oni wszyscy się do diabła modlą. A im się wydaje, że nie do Boga. Do Boga się modli własnymi zdaniami, własnym układem słów. Nie jest to jakaś lista zakupów. A więc no, musimy się dobrze zastanowić, chociażby no, na podstawie tego, co tutaj mówiłem, chociażby podziękować za zrozumienie, za to, że żyjemy i tak dalej. To są tylko podstawowe rzeczy. Z czasem ten, który mieszka w niebie, tam właśnie w tej kuli, to on bardzo dobrze tylko patrzy tutaj, kto jak reaguje. Mało tego, to przecież widać nawet po komentarzach, kto jak reaguje. A więc jest to dość, niebocentrym jest kwestią właśnie władzy. Tak, władzy, tylko przedstawia tą władzę, która docelowo obejmie władzę tutaj już na tej powierzchni wewnętrznej kuli, w której mieszkamy. To jest bardzo ważne. To jest kwestia władzy, a więc to są bardzo ważne kwestie. No i pytanie, czy tutaj będziemy poddanymi tej władzy, czy też nie. A więc to też dużo od nas zależy, ale słuchajcie, spróbujcie z modlitwą. Zobaczmy. Zobaczycie, czy się coś będzie działo, albo nie. Ale no, słuchajcie, też trzeba uważać na swoje też postępowanie. Ale to już jest bardzo głęboka sprawa. A więc ja chcę tylko Państwu powiedzieć, że taki kontakt jest możliwy. Kontakt właśnie z tym, który mieszka w kuli, w tym pałacu i w tych niebiosa niebios. No właśnie to chciałem Państwu powiedzieć, a to jest właśnie taki wstęp, dość długi zrobiłem, tylko po to, żeby Państwo zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi w tym filmie. I żeby tutaj uzupełnić jeszcze jedną kwestię, że tam nie tylko chodzi, że wychowanie, żeby zrobić satanistów, którzy będą wierzyć w tak zwany układ słoneczny, ale też w płaską ziemię, bo oni wszyscy grają w jednej drużynie. To jest też bardzo ważna kwestia, bo w internecie jest to rozpowszechnione, a więc taki blef też idzie na tapetę istnienia lady w sklepie diabła, bo pamiętajmy, w sklepie diabła są dwie lady. Jedna lada układ słoneczny, druga płaska ziemia.
No to tyle. Ja zapraszam Państwa już na film. Wystarczy tego wstępu, a więc zapraszam do oglądania. Teraz 13 minut przed Państwem, a więc proszę wyciągnąć wnioski. Możecie też wyciągać jeszcze inne wnioski. Też zachęcam do tego, żeby się wypowiedzieli, nawet oponenci. Prosimy. Witam Państwa na kolejnym filmie. Docentrum mamy część 31, ale mamy tytuł Jak diabeł ukrył prawdę, że żyjemy wewnątrz Ziemi. To jest część pierwsza, ponieważ będą dwie części, czyli będą dwa filmy z tego cyklu. No i musimy przejść do konkretów. Wszystko stało się za sprawą jednego komentarza i pytania, które zadał jeden z widzów kanału mojego kolegi pod jednym z filmów. To pytanie brzmi tak. Nawet gdybyśmy żyli wewnątrz Ziemi, to dlaczego niby nas kłamią? Jaki to ma sens? Skoro równie dobrze mogliby nas uczyć, że żyjemy wewnątrz Ziemi, tak naprawdę nic by to nie zmieniło. No to słuchajcie, najprościej można odpowiedzieć tak. To też będzie bardzo skrótowo. Mamy to pytanie, no i teraz odpowiedź. Owszem, mogliby, ale diabeł nie miałby swoich wyznawców, których uzyskuje poprzez system wychowawczy i medialny. Dlatego ci, co wierzą kłamstwu tak zwanego Układu Słonecznemu, jemu oddają cześć. Punkt drugi. Pozostawienie Boga w środku Ziemi wiąże wszechświata, eliminuje wieczyste dążenie diabła do zastąpienia Boga. Trzecie. Ideologiczne wyrzucenie Boga w kosmos to trampolina dla ateistów i rozmaitych idei przybyszów z kosmosu, istnienia wielu cywilizacji w kosmosie i tym podobnych. To możemy tak w skrócie odpowiedzieć, ale musimy, żeby to bardziej zrozumieć, musimy przejść do historii, jak to się stało, że niebocentryzm jest dzisiaj obecny i pytanie, czy był na początku. Teraz zobaczmy na sytuację w ogrodzie Eden. Już z logicznego punktu widzenia Bóg musiał przekazać informację, gdzie żyjemy, pierwszej parze ludzkiej. Chociaż oni zostali wyrzuceni z ogrodu Eden na zewnątrz, w końcu umarli, to oni, zwróćmy uwagę na bardzo ważny szczegół, uwierzyli kłamstwu i dlatego zostali wyrzuceni. Stracili długowieczność i w końcu umarli, ponieważ uwierzyli kłamstwu. Ale mieli też tą informację, że żyjemy w środku Ziemi. I diabeł tutaj, czyli ta osoba, która ich zwiodła, czyli im wmówiła, że to, co on mówi, to jest prawda, okazało się kłamstwem. To ta osoba jeszcze tego poglądu nie zmieniała. To nie było w danej chwili potrzebne. Zmieniła to później. Będziemy to w filmie w drugiej części dokładnie omawiać, jak to robiła. Ale na razie ten pogląd, że żyjemy w środku Ziemi, dominował przez wiele stuleci. Ale idziemy dalej. Proszę bardzo. Po wyjściu, znaczy po wyrzuceniu z ogrodu Eden, pierwsza para się rozmnożyła. Ludzie nabierali niegodziwości, grasowali giganci i oni wmawiali kolejne kłamstwo ludziom. I zwróćmy uwagę, tutaj też będzie bardzo ważny szczegół, który nam się przyda w drugiej części, ale na razie musimy go tutaj powiedzieć, bo innego wyjścia nie ma. Bóg widząc, że złe uczynki ludzi pomnożyły się na ziemi i że każdy w swym sercu nieustannie i uważnie dążył do złego, rozważył Bóg głęboko w swym sercu, że uczynił człowieka na ziemi. Tutaj zwrócimy uwagę. Pogląd niebocentryzmu się nie zmienia, ale inne kłamstwo było powodem tego, że ci, którzy uwierzyli temu kłamstwu diabła, tej istoty duchowej, która miała swoich przedstawicieli w formie gigantów, takich mieszańców, ludo-aniołów, buntowanych aniołów, to dzięki temu właśnie ta cała masa ludzi i gigantów musiała zginąć w potopie, ponieważ uwierzyli w kłamstwo.
ale pogląd o niebocentryzmie się nie zmienia. Jeszcze do tego nie doszło. Mamy teraz po potopie wieżę Babel. Pierwszy akt polityczny skupienia ludzi na wąskim odcinku z żelazną władzą ludzką i demonów, to jest właśnie wieża Babel. Bóg pomieszał języki i ludzie się rozeszli po ziemi. No i mamy następną sytuację. I wszystkie te ludy, chociaż miały już później spaczone poglądy na oddawanie czci Bogu, zachowały tą informację, że żyją w środku ziemi. Świadectwem jest właśnie ta mandala, o której mówiłem wcześniej. I tak samo właśnie na podstawie tej mandali, tego starożytnego niebocentryzmu, który jest obecny w różnych kulturach, tak samo jak obecny w różnych kulturach jest na przykład potop, to świadczy o tym, że ta informacja pochodziła od Boga i pierwsza para ludzka właśnie była z tym zaznajomiona. Oni o tym wiedzieli i przekazali to potomnym. I to widać dzisiaj w różnych kulturach. Tutaj mamy akurat Azję południowo-wschodnią, górzystą część Azji. To jest taki lud. Oni mieli też właśnie symbol życia w środku ziemi. Proszę bardzo, islamski dowód życia w środku ziemi. Proszę bardzo. Chrześcijański. Norweski. Starożytny norweski. A tutaj zwróćmy uwagę, wyjeżdżamy teraz w XVII wiek. Mamy tu po prawej stronie mapę klęsłej ziemi, jako mapę świata. Jest to malunek jednego z malarzy artystów. A tutaj, żeby zrozumieć, o co chodzi, po lewej stronie mamy mapę w Bostonie z 1935 roku. No jest do dzisiaj czynne. Jest to takie swoiste muzeum mapy, gdzie patrzymy ze środka ziemi na mapę, która jest właśnie tutaj na tych ściankach od wewnątrz, czyli zgodnie z rzeczywistością. Na ten temat będzie jeszcze oddzielny film, ale tutaj mi chodzi o to, żeby zobaczyć układ równoleżników i południków, aby zobaczyć, że ta mapa XVII wieku po prawej stronie jest mapą w klęsłej ziemi. Proszę zwrócić uwagę na właśnie ten układ południków i równoleżników. Jest identyczny. To jest mapa XVII-wieczna mapa w klęsłej ziemi. Czyli że wtedy wiedzieli, że żyjemy w środku ziemi. Bezproblemowo i robili na ten temat mapy. To nie jest jedna mapa, tych jest cała masa. Jest cała linia. Idziemy dalej. Tutaj mamy tą mapę w pełnej krasie. I tutaj mamy właśnie mandalę. Już mamy trochę nowoczesności. Mamy pierwszą połowę XIX wieku na Kapitolu. Tam są dwie mandale. Czyli też byli, co niektórzy, zorientowani, że żyjemy w środku ziemi, bezproblemowo. Tutaj mamy też tą drugą mandalę, czyli ten symbol życia w środku ziemi, na Kapitolu. I tutaj mamy drugą połowę, gdzie zrobiono naukowe doświadczenie, że żyjemy w środku ziemi. Potwierdzili to wręcz z doświadczeniem, z pełnymi rygorami doświadczenia naukowego. Takiego doświadczenia nie ma. Ani układ słoneczny, ani płaska ziemia. Tylko niebocentryzm. Teraz proszę bardzo, mamy znów mandalę. Jeszcze gdzie na Titaniku. A więc to, co niektórzy byli świetnie zorientowani, że żyjemy w środku ziemi. A więc ta informacja od Adama i Ewy przeleciała przez całą historię ludzkości. Tutaj mamy już tą mapę w oryginale. Tak to z bliska wygląda. Tutaj też są różne ciekawostki w związku z tym związane, ale to będzie w oddzielnym filmie, ale proszę zobaczyć. To jest zgodne z rzeczywistością. Tak patrzymy, tak gdybyśmy byli w środku Ziemi, patrzymy właśnie na Ziemię. Oczywiście tamten to był rok 35, tutaj mamy 38. Zachowało się po tym doświadczeniu z roku 1897 wiele książek, to jest jedna z nich. A tutaj mamy jeszcze lepszy numer, to mamy tak dla porównania. To mapariusz z 35 roku robione szerokokątnym obiektywem, widzimy jak to wygląda. A tutaj po lewej stronie jest specjalne odzwierciedlenie kartograficzne
armii amerykańskiej, które było wykorzystywane do lat 50. Widzimy? Państwa ziemia, po lewej stronie. Po to, żebyśmy sobie porównali, to właśnie wkleiłem to po prawej stronie, to maparium i widzimy, to jest identyczna sprawa. To specjalne właśnie, bardzo dokładne odwzorowanie. Szczególnie, jeżeli było ono ogólnie, to nie było dokładnie, a jak było bardzo szczegółowo, tak dla potrzeb wojska, było bardzo dokładne, zgodne z rzeczywistością odwzorowanie kartograficzne. Armii amerykańskiej. No więc widzimy, jedni mieli to w praktyce, a drudzy nie musieli wiedzieć. Teraz mamy dalsze jakieś elementy mandali, to są tak zwane sufitowe okna. No mamy nawet 10-dolarówkę srebrno-amerykańską z elementem życia w środku. To mamy następny element artystyczny, mandala, czyli element życia w środku ziemi, już w formie okna sufitowego. Proszę bardzo. Luksusowa restauracja w Londynie, jeżeli się nie mylę. Tak samo jest właśnie element tego okna. A to już mamy Berlin, nie tak daleko od Polski. No i właśnie. No, ktoś by pomyślał, że to jest, no pytanie, co to jest? Co to jest takiego w ogóle? No proszę bardzo. Czy to jest przypadek? Proszę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny detal. Tutaj na, gdzie jest kursor, o, proszę bardzo, tutaj na górze jest otwór. Tak, otwory na biegunach. Bardzo detaliczne. Ktoś to też jest, był świetnie zorientowany, gdzie żyjemy. Oczywiście każdy może powiedzieć, że to był zupełny przypadek. Znaczy, ja osobiście w przypadki nie wierzę. Ale zobaczmy teraz do środka. Co widzimy? Ci ludzie tutaj no są piękne widoki i tak dalej. Proszę bardzo, to jest zapisze mamy niebocentryzm, element niebocentryzmu. Tylko zrobione przez architekta, który był świetnie zorientowany, o co chodzi. Tak? A teraz już mamy nowoczesny niebocentryzm, model. Tak to właśnie. Tutaj dotarła od pierwszych dotarła czasów, już nie ma i możemy zobaczyć, jak żyjemy w rzeczywistości. Już nie ma żadnych satanistycznych układów słonecznych. Mamy niebocentryzm może nawet w lepszej sytuacji, w lepszej jakby pozycji niż pierwsza paralela. Teraz możemy sobie to wszystko obejrzeć bardzo dokładnie. Możemy, chociaż i tak wielu spraw niebocentryzmu być może przez badanie kosmosu, przez utrudnienie badania kosmosu się nie uda, ale żeby uwierzyć w niebocentryzm, czyli przekonać się, że żyjemy w środku Ziemi, nie potrzeba latać w kosmos. Nie ma takiej potrzeby. I tutaj czas na wnioski. Pierwsza para ludzka została poinformowana przez Boga, że żyjemy wewnątrz Ziemi. Wiedza ta została przekazana potomnym i znalazła odzwierciedlenie w dowodach historycznych, jak i współczesnych. Chociaż satanistyczny układ słoneczny zdominował poglądy ludzkości obecnie, historia potwierdza, że prawda o niebocentryzmie nie została wykorzeniona nigdy, a obecnie w dobie internetu nabrała rozmachu. Z wyroków Bożych ginęli zawsze tylko niegodziwi ludzie, którzy uwierzyli kłamstwo. No, ten czwarty punkt nam będzie potrzebny, ponieważ będzie jakby takim pomostem do części drugiej. Także dziękuję Państwu bardzo, dziękuję za uwagę i do następnego filmu.